niedzielnym zgromadzeniu. Nie z przymusu, ale z miłości do naszego kochanego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jak to już Krzysiu powiedział, Jezus dokonywał wielkich rzeczy i dokonuje po dzień dzisiejszy. My tu jesteśmy po to, aby Go wielbić, aby Go wysławiać, aby znosić do Niego ręce, ale też możemy przyjmować uzdrowienie płynące od Niego. Możemy przyjmować uzdrowienie nie tylko bólu naszego ciała, nie tylko chorób naszego ciała, ale też chorób naszego umysłu, bo często dziś jesteśmy zranieni właśnie i wyprowadzeni przez codzienne obowiązki w różne stany. O tym wiedzieli też pewni ludzie, którzy chodzili z Jezusem razem. Działo się to na samym początku nauczania Jezusa. Jeżeli ktoś chce śledzić razem ze mną, to może otworzyć Ewangelię Mateusza. Jest to 5 rozdział. Bo Pan Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie, a otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc o różnych cechach, które będą dotyczyły ludzi, którzy przyjmą Ducha Świętego. I o tym słyszymy w pierwszym błogosławieństwie. Mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. To nie znaczy się, że mamy się stać, że Duch Święty jest ubogi. Żeby nigdy tak tego nie zrozumieć, bo to w Duchu Świętym mamy niesamowite bogactwo, niesamowitą moc, ale to my musimy się stać ubodzy własnego ducha, własne ego, własne ja, aby móc się otworzyć. Dzisiaj, słuchajcie, żyjemy w czasach transplantacji, gdzie dokonuje się wielu przeszczepów. Pamiętam, jak raz oglądałem chłopca, który leżał w szpitalu i jego serce było odłączone. Jego prawdziwe serce było odłączone, bo ono umarło. I był podłączony do sztucznego serca i oczekiwał na nadawcę. I z takiego ludzkiego punktu jakby widzenia można spojrzeć na to, że tak naprawdę to był martwy. Jakieś urządzenie przytrzymywało go przy życiu. Ale kiedy znalazł się dawca, nie mógł robić wielu rzeczy. Nie, ale kiedy znalazł się dawca, kiedy on stał się jakby otwarty na to przyjęcie, tak? To jego życie całe się zmieniło. Kiedy przeszczepiono mu serce, kiedy dostał nowe serce, jego całe życie się zmieniło. Później był pokazany czas, jak mógł iść przez życie zupełnie w innym wymiarze. Kiedy dostał nowe serce, to już nie musiał robić tych wielu rzeczy, których nie był powinien robić i też których nie mógł robić z powodu swojej słabości. Ale mógł dokonywać wspaniałych rzeczy. Mógł grać w piłkę z innymi chłopcami. Mógł biegać po boisku. Mógł się śmiać, mógł się cieszyć. Mógł jeździć rowerem. Wielu z tych ludzi, kiedy otrzymują nowe życie, już nie chcą robić tych rzeczy, które robili przedtem, kiedy nie szanowali swojego zdrowia, kiedy nie szanowali swoich narządów, kiedy nie szanowali samych z siebie, często zniewoleni przez różne rzeczy. Jezus mówi o tych błogosławieństwach do ludzi, jeszcze zanim został wywyższony na krzyżu. Daje im namiastkę tego, w czym będą mogli poruszać się jako szczęśliwi ludzie. Następne błogosławieństwo, które żeśmy rozważali, to było błogosławieństwo, które mówi: błogosławieni, którzy się smucą. Jakie błogosławieństwo może być smutku? Jaka radość? Jaka radość może być? Błogosławieni w smutku, którzy się smucą. Kiedy zobaczysz, słuchaj, jaki jest twój stan, w jakim ty się znajdujesz, w okropnym stanie, to jesteś zasmucony. Tak jak człowiek oczekujący na nowe serce. To jesteś zasmucony sytuacją, która jest. Że jesteś tak nieporadny, że nie możesz poradzić sobie. Że muszą ludzie się tobą opiekować. Jesteś zasmucony tym, że nie możesz z innymi biegać. Że nie możesz się z innymi śmiać. Jesteś zasmucony tym wszystkim, co cię doświadcza. Ale kiedy otrzymujesz nowe życie, kiedy zostajesz błogosławiony przez Jezusa Chrystusa, kiedy otrzymujesz serce duchowe, zaczynasz się cieszyć życiem, twoje ręce są otwarte w uwielbieniu, chcesz wielbić Jezusa Chrystusa za Jego moc, za Jego zwycięstwo, które się dokonało na krzyżu.
bo to jest coś wielkiego. Wtedy zaczynasz rozumieć, wiesz co, jak nieważne są te wszystkie rzeczy, które cię otaczają. Jak nieważne są te uzależnienia, jak nieważne są te nawyki, jak nieważne, słuchaj, są te chwile tak wzniosłe i wydające się ulotne, ale one nie mają żadnego znaczenia, bo chwila to jest tylko chwila. W życiu piękne są chwile, tylko śpiewa jeden piosenkarz. W życiu ziemskim piękne są tylko chwile, ale ty możesz stracić całą wieczność dla tej jednej niepotrzebnej chwili. Jeżeli twoje oczy się nie otworzą w czas. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Zastanawiałem się, tyle razy czytałem ten fragment i nie zwracałem nawet uwagi na to, bo sobie myślałem, no błogosławieni cisi, no, no błogosławieni, szczęśliwi cisi. To, ja nie wiem, to może niemowy są szczęśliwi, ale myślę, że nie są szczęśliwi. Niby pragnęli mówić. Ale o co chodzi z tą cichością? To słowo z greckiego się nazywa praes. Cichy, łagodny, miły, delikatny, uprzejmy, skromny. W dzisiejszym wymiarze używamy słowo pokora, pokorny. To słowo, dosyć nowe słowo, one gromadzi jakby w sobie wszystkie te słowa. Jest to cecha życia człowieka w duchu. Jezus, kiedy mówi do tych ludzi na górze, to byli ludzie, którzy byli pod zakonem, którzy byli pod prawem. To prawo zostało nadane nie po to, aby ktoś przez to prawo był zbawiony, ale po to, żeby grzech się nie szerzył. Żeby mogli zobaczyć po prostu, ile złych rzeczy się dopuszczają. I często ludzie myśleli według litery. Myśleli w ten sposób, no ja tam nie cudzołożę, bo z żadną kobietą nie mam wspólnego, bo z mężczyzną. Ale Jezus mówi, nie, słuchaj, ty jak pomyślałeś, to już zgrzeszyłeś. Ty już się dopuściłeś, w myślach cudzołóstwa się dopuściłeś. W myślach się można dopuścić obrazstwa, w myślach się można dopuścić wielu rzeczy. Litera zabija, duch ożywia. Jezus im mówi o cechach, które nie mogą nabyć, ale które będą im dane. Błogosławieni, szczęśliwi. No przecież nie możesz, możesz sobie w jakimś wymiarze zapracować na swoje szczęście. Ale to szczęście, duchowe szczęście możesz tylko przyjąć. Możesz je przyjąć od Twojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Błogosławieni cisi. Cichy, łagodny, miły. Zastanawiałem się, czy ja taki potrafię być. Często jest tak, że w natłoku codziennych spraw zabiegam o różne rzeczy i nawet się nie zastanawiam. Nieraz próbujemy w natłoku codziennych spraw walczyć, ale to dzisiaj słyszeliśmy przez usta Krzysia, dzisiaj Duch Święty przemawiał do nas. Jesteśmy zwycięzcami w Jezusie Chrystusie. I nie musisz każdego dnia o poranku wstawać i narzekać i gderać, bo ty możesz być cichy i wszystko znosić z pokorą. Każde napomnienie możesz znosić z pokorą. To nie jest twój owoc, to jest owoc twojego ducha, nowego ducha, którego otrzymałeś w Jezusie. Nie możesz go wypracować, ale musisz się otworzyć na działanie tego ducha, na wydanie tego owocu. Duch Święty chce działać przez nas. Chce nas dotykać, chce nas prowadzić. Błogosławieni cisi. Szczęśliwi, pokorni. Na stronie 1040 w Ewangelii tej samej Mateusza w rozdziale 11, w wierszu 29 czytamy werset, jakby który nam rozszerza tą myśl Jezusa powiedzianą wcześniej, błogosławieni cisi,
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, ja wam dam ukojenie. 28 to był, weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. I uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Kiedy przyjmujesz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, to nie stajesz się człowiekiem religijnym. Przyszedłeś z jednego miejsca do drugiego miejsca, tylko stajesz się istotą duchową, uczniem Jezusa Chrystusa. Ty pragniesz być uczniem Jezusa Chrystusa. Chcesz Go naśladować, chcesz przyjąć to od Niego. Chcesz przyjąć od Niego naukę. Uczcie się ode mnie. Jestem cichy, pokornego serca. Co to znaczy być cichym? Czy to znaczy może być takim flegmatycznym, na nic nie reagującym? Ach, tam widzę, co się dzieje. A niech tam. A może jako sprzedawca pracujesz, widzisz, że ci ze sklepu wynoszą? Ach, niech tam. Niech ich tam będzie. Ja myślę, że to nie o taką cichość chodzi. Wszędzie, w każdym miejscu musimy mieć swoje zdanie. Musimy pilnować niektórych rzeczy, musimy o niektórych rzeczach mówić. Ale cichy, pokornego serca. To jest człowiek, który przyjmuje niektóre rzeczy, które się wydają trudne dla niego. Przyjmuje je na swoje ramiona, opierze się z Jezusem. Nie musi się obawiać, chce być Jego uczniem. Diabeł ci będzie przychodził, ci będzie mówił, słuchaj, nie, ty tam nie, bo ty nie dasz rady. Nie mieszaj się w ogóle w to, albo nie idź tam, nie rób tego, bo ty nie dasz rady, bo ty nie umiesz. Wiesz, ty jesteś niemądry, albo mało mądry, diabeł ci będzie podpowiadał, ty nie możesz tego zrobić. Albo wiesz, tobie nic nie wychodzi, to ty się lepiej za to nie chwytaj. Nie, wszystko mogę w Jezusie Chrystusie, w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko możesz w swoim Panu. W cichości serca przyjmujesz to, co Pan ci daje na twoje ramiona. Cichości serca. Ufasz Jemu do końca. Może niektóre rzeczy byś nie chciał, żeby się wydarzyły. Albo żeby niektóre rzeczy ci w ogóle nie dotknęły. Ale mówisz, Panie, że twoja wola w tym. Niech się dzieje twoja wola. Ale kiedy jesteś w Chrystusie, to musisz pamiętać, że jesteś zwycięzcą. Żeby nie przyjmować pewnych rzeczy, które nie pochodzą z zamysłu Bożego. O których dzisiaj też mówiliśmy. Bóg może dopuścić do ciebie chorobę, bo diabeł nie jest drugim Bogiem. On nie ma mocy ponad Bogiem. Z jednym tylko z aniołów. Został pokonany na krzyżu. Nie może być w wielu miejscach naraz. Często mu przypisujemy moc, jakby nieraz był wszędzie. Kiedy jestem cichy, pokornego serca, potrafię niektóre z rzeczy rozsądzać w swoim sercu. Zanoszę je do Pana. Tak jak pokazywał Krzysiu, jeżeli coś trzeba dotknąć, to trzeba to dotknąć. Jeżeli coś trzeba pokonać, to trzeba pokonać, ale w tym sensie, co jest ziemskie, ale nie co jest duchowe, bo to już Jezus dokonał. Jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, będziecie ukojenie dla dusz waszych. Spójrzmy może na ludzi starotestamentowych. Popatrzmy przez chwilę może na Mojżesza. Wykształcił się w Egipcie. W królestwie Faraona. Mądry człowiek. Ale kiedy przyszło przyjąć na swe ramiona to, co Pan Bóg kładł na jego sercu, on ze skromnością, z cichością, z pokorą mówi, Panie, kimże ja jestem? Bał się, że tego nie uniesie, że tego nie udźwignie. Panie, kimże ja jestem? Abym ja poszedł do Faraona i powiedział, wypuść ten lud. Mówić nawet nie umiem. Przecież był wykształcony. Może szukał też wymówek ludzkich. Ale niesamowita pokora. Niesamowita cichość i uniżoność. Dzięki.
Była taka sytuacja, słuchajcie, też u Dawida. Dawid został namaszczony na króla, ale przecież żył jeszcze inny król, Saul. Mógł go zabić. Kiedy był w jaskini, mógł pokonać tego króla, Saula. Mógł wiele rzeczy zrobić. Obciął mu szaty i różne inne rzeczy się przydarzały, słuchajcie. Ale wiedział, że jest namaszczony i tego nie zrobił. Bo był pokornego serca, zdrowy tego słowa znaczeniu. Wiedział, że to on jest też namaszczony na króla, ale wiedział, że przyjdzie odpowiedni czas. Spójrzmy może na osobę z Nowego Testamentu. Z Dziejów Apostolskich, na Szczepana. Kiedy wygłosił mowę, piękną mowę o Jezusie Chrystusie, lud, który był wkoło Niego zgromadzony ze swej wściekłości, bo nie potrafili być cicho, nie potrafili tego zdzierżyć, z wrzaskiem wzięli Go, ukamienowali. A On co zrobił? Modlił się za nich. Takiego pokornego serca był, bo uczył się od swojego mistrza. Uczył się od swojego mistrza pokoju, cichości, uniżenia. Zastanawiam się nieraz nad sobą, czy ja potrafię być cichego serca. W niektórych sprawach potrafię być pokorny, w niektórych pewno nie. Ale kiedy się zastanawiałem nad tym słowem, to myślę, że tak jak wy dzisiaj, bracia i siostry, i drodzy słuchacze, zaczynacie się zastanawiać nad tym. Mam coś, co nie pochodzi ode mnie, bo mam Ducha Świętego. Nie mogłem sobie na to zasłużyć, ale mogłem przyjąć. Moje serce się otwarło na wołanie. Kiedy przyjąłem Pana jako Zbawiciela, wstąpił we mnie Duch. W tym Duchu mogę być cichy i pokornego serca. Ale kiedy moje ciało było ćwiczone przez wszystkie lata w nieposłuszeństwie, w hałasie, w krzyku, cały świat dzisiaj wrzeszczy. Cały świat dzisiaj krzyczy. Niedawno w telewizji pokazywali, kobiety ubiegały się o swoje prawa. Ja nie mam nic przeciwko nim. Mężczyźni ubiegają się o swoje prawa. Nie mam nic przeciwko nim. Każdy dzisiaj woła o swoje prawa, że masz prawo do szczęścia, masz prawo być szczęśliwy, masz prawo to, masz prawo być tamto. Gdyby tylko wszyscy przyszli do Jezusa, nie musieliby wrzeszyć, bo byliby cichego serca, pokornego serca. Apostoł Jakub na stronie 1311, w pierwszym rozdziale, 21 wersecie mówi tak, że to odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością, jest to samo słowo, cichy, łagodny, pokorny, wszczepione w was słowo, które może zbawić duszę waszą, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jak wiemy, słowo ciałem się stało. Wykonawca słowa to jest wykonawca woli Jezusa, wykonawca woli Ducha Świętego, nie swojej woli. To jest coś, co przyszło do mnie. Ja tego nie mogę wypracować. Kiedy będziesz czytał błogosławieństwa, kiedy czytasz kazanie na górze, to nigdy nie patrz na to, jak ty musisz do tego dojść. Ty musisz się otworzyć na działanie Ducha. Nie możesz tego w sobie wypracować, bo inaczej będziesz wykonawcą zakonu. Ale jest Duch w tobie, który może to wszystko dokonać. Ale diabeł ci będzie podpowiadał inaczej. Wiele razy słowo
zamiast być cichym, wypowiadam słowo, takie ludzkie słowo. To nie to samo słowo, które się stało ciałem, tylko moje słowo, głos. Nieraz jest tak, żeby kogoś przywołać do porządku, jadąc samochodem, musisz użyć klakson, żeby uniknąć jakiegoś zdarzenia. Żeby szybko zareagować, musisz naduszyć klakson. Ale nieraz jest tak, że nie masz klaksonu pod ręką, to nieraz musisz krzyknąć zdrowe tego słowa znaczenie. Żeby kogoś napomnieć, żeby kogoś przed czymś uchronić. Ale nieraz też jest tak, że musisz powiedzieć swoje zdanie. Ale aby to zdanie było przepełnione pokorą, miłością, cichością serca. Jak łatwo mi, słuchajcie, by było dzisiaj spoglądać na wielu ludzi z góry, gdybym sam nie doświadczył pewnych rzeczy w moim życiu. Jakże dzisiaj na wielu bym spoglądał z góry, gdybym nie doświadczył upadków i grzechów, z których mnie obmył mój Pan i Zbawiciel Jezus. Dopuszczałem się w swoim życiu różnych rzeczy. Nie jestem święty ze swoich uczynków, ale stałem się święty przez krew Jezusa Chrystusa. I dopuszczałem się wielu chybień. W moim życiu było tak, że nadużywałem wielu rzeczy. Ale Jezus, kiedy Go zaprosiłem do mojego życia, dał mi wolność. Ja już tych rzeczy dzisiaj robić nie muszę. Bo jestem wolny w moim Panu Jezusie. Ale często jest tak, że moje ciało by chciało wracać do pewnych nawyków. Ono by chciało powracać do pewnych jakichś rzeczy. Bo się szybko przyzwyczaja moje ciało do różnych takich rzeczy. A ja mam Ducha, Ducha Chrystusowego. Ducha Bożego, który mi daje siłę i moc w pokonywaniu wszelkich słabości, nie tylko swoich, ale i cudzych, o których mówił dzisiaj brat Krzysztof. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Przyjęcie słowa, wiemy, że to słowo ciałem się stało. Przyjęcie Jezusa to przyjęcie Ducha, a owoc Ducha to cichość. Jeden z aspektów tego owocu. Nie Twój owoc, ale owoc Ducha. Na jednym ze spotkań mówiliśmy o krzewie winnym. Tak jak jesteśmy wszczepieni w ten krzew winny, pozwólmy, aby w tych naszych aortach naszego życia krążyła prawdziwa krew Chrystusowa. Jeżeli ona będzie dotykać każdego miejsca Twojego ciała, jeżeli ta krew będzie docierać do najdalszych zakątków Twojego ciała, to każda część tego ciała będzie zdrowa. Mały palec u ręki, mały palec u stopy. Twój umysł, Twoje oko i Twoje ucho. Wszystko będzie zdrowe. Jeżeli będzie ta krew wszędzie docierała. To jest tak jak z człowiekiem, który dostąpił transplantacji serca. Nie mógł robić wielu rzeczy. Kiedy dano mu nowe serce, może wykonywać wiele rzeczy. Ale nie będzie robił rzeczy, które mogą przynieść szkodę czy śmierć. Nie będzie chciał wracać do tych rzeczy. Być może przed transplantacją nadużywał alkoholu. Być może przed transplantacją pił. Nie wiem. Ale wiem jedno, że kiedy dostał nowe serce, do tych rzeczy już nie będzie chciał wrócić. Ja kiedy dostałem nowe życie w Jezusie Chrystusie, nie chcę już do tych rzeczy wracać. Jestem wolny. Mogą mnie zamknąć w więzieniu, mogą mi zabronić mówić, mogą mi zabronić wielbić Jezusa, mogą wiele rzeczy zrobić. Ale ja jestem wolny w moim Panu Jezusie.
W ostatnich czasach doświadczamy prześladowania chrześcijan. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy ich prowadzono w tych czerwonych szatach. Oni szli w cichości swojego serca. Za imię Jezus stracili swoje ziemiańskie życie. Ale ocalili życie wieczne. A ty co dzisiaj robisz ze swoim ziemiańskim życiem? Co dzisiaj robisz z tym ziemiańskim życiem? Czy chcesz je nadal poświęcić na marności? Czy chcesz może te dni, które ci jeszcze zostały, a nie żywe, poświęcić dla Jezusa, swoich bliskich, aby donieść im słowo w cichości twojego serca? Na koniec chciałbym przeczytać psalm. Jest to psalm 37. Nie unoś się gniewem. Jak łatwo jest narzekać w domu na żonę. Jak łatwo jest mi się złościć niekiedy na córkę. Jak łatwo jest mi się złościć niekiedy na pracowników. Błogosławieni cichego serca, pokornego serca. Oni odziedziczą ziemię. Będzie nowa ziemia, nowe niebo, nowe Jeruzalem. Psalm 37, jest to na 608. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego, bo niegodziwcy będą wytępieni. Ci zaś, którzy pokładają nadzieję w Panu, odziedziczą ziemię. Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego. Spojrzysz na miejsce jego, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i rozkoszować się będą obfitym pokojem. Amen.